15 minut po godzinie 8 rano. Kłaniam się Państwu nisko. W naszym studiu dziś Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Poznaniacy, Wielkopolanie, po Lubinie obrazy Wilhelma Hammershoya. Spodziewał się Pan tak dużego zainteresowania wystawą? Mieliśmy nadzieję. Ta wystawa bardzo długo dojrzewała. Idea w ogóle sformułowana chyba już 20 lat temu. Ostatnie kilka lat nawiązywania ścisłych kontaktów. Ostatnie dwa lata bardzo intensywnej pracy. I rzeczywiście można powiedzieć, że Muzeum Narodowe w Poznaniu od dawna nie widziało aż tylu widzów, i to w okresie około świątecznym, wtedy, kiedy raczej muzea pustoszeją. I pandemia, prawda, to też część osób na przykład się dwa razy zastanowi, zanim choć pójdzie. Wiemy, że muzea nie są rozsadnikami koronawirusa, i to potwierdzają badania. Dystans sanitarny jest podejrzewany. Inaczej się chodzi po muzeach, niż nie wiem, po marketach na przykład. To zapraszamy Państwa serdecznie. Wystawa do 6 lutego. Zapytam jeszcze, czy macie zamiar pójść w tym kierunku właśnie ściągania dużej sztuki, takiej tego typu półki, no bo to jest też istotne. Mijający rok w ogóle był, mimo tego zamieszania covidowego, był fenomenalny, bo przecież rozpoczęliśmy rzeźbą Augusta Zamoyskiego. Ten był przymknięty przez covid, ale przecież potem Polska Siła Obrazu, czyli wielka prezentacja polskiego malarstwa przełomu XIX i początku XX wieku, i Magdalena Abakanowicz, a teraz Wilhelm Hammershoy. Muzeum Narodowe w Poznaniu, trzeba wiedzieć, że ma najbogatszą w Polsce kolekcję malarstwa europejskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Dlatego dla nas współpraca międzynarodowa jest oczywistym wyzwaniem. Te kolejne głośne nazwiska będą? Przygotowujemy się w tej chwili, poza Poznaniem, będziemy uczestniczyli w wystawie w Monachium polskiego malarstwa, w marcu otwarcie. Będzie ciekawa, prawdopodobnie w 2024 roku, wystawa związana z kontaktami polsko-niemieckimi. Z kolei Poznań, Berlin, granica, to wszystko też nas zobowiązuje. No to z wyżyn wielkiej sztuki zejdźmy niestety do naszej szarej rzeczywistości. Teraz proszę na chwilę przestać być dyrektorem Muzeum Narodowego i stać się mieszkańcem Murowanej Gośliny, także byłym burmistrzem Murowanej Gośliny. Bo w Murowanej Goślinie burmistrz Dariusz U., takiego określenia używamy, to już mówi wszystko, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutami korupcyjnymi, także kilku jego współpracowników. Lada moment będzie powołany pełniący obowiązki burmistrza, jak tylko przyjdzie z sądu postanowienie o tym aresztowaniu. No i tak, Murowana Goślina, pańska miejscowość, pański fertel stał się głośny w całej Polsce. Tylko pytanie, czy o taki rozgłos chodziło? Panie redaktorze, no oczywiście ja w tej chwili jestem jednym z 16-17 tysięcy mieszkańców gminy Murowana Goślina. Nie jestem zaangażowany politycznie, samorządowo. Mówiąc szczerze, przyjeżdżam około 17, 18 albo i później do Murowanej Gośliny. Jestem szarym recenzentem rzeczywistości. Ale no, byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że mnie to nie obchodzi, że jestem od tego zdystansowany. Nie mam zamiaru wracać do samorządowej polityki, co zresztą zadeklarowałem po wyborach, którym wprawdzie nieznacznie, ale skutecznie w 2014 roku Dariusz Urbański mnie pokonał. Mogę tylko powiedzieć tak. Uprzedza pan moje pytanie. Nie będzie powrotu. Nie będzie. To nie jest żadne odkrycie, bo mieszkańcy o tym wiedzą. Zaraz po wówczas o tym powiedziałem. Zresztą nawet w ostatnim oświadczeniu opisującym też mój stosunek do tej rzeczywistości też to podkreślam, że nie mam wątpliwości. Ja nie zmieniam tego zdania, ale trzeba powiedzieć, że no to jest gorzka satysfakcja, ale w 2014 roku pytałem w kampanii, kim jest panie Urbański. Wówczas odpowiedzi nie było. Udawano, że to jest, że nie da się na to udzielić odpowiedzi. Potraktowano to jako element kampanii wyborczej, wie pan, takie zagrywki między komitetami. I oczywiście tak. I no, pytanie wraca. Pytanie wróciło z odpowiedzią. Niestety te skłonności, te pewne rysy charakteru i doświadczenie z lat wcześniejszych człowieka związanego ze służbami mundurowymi, jeszcze poprzedniego i początku tego systemu, no, skłaniało do pewnych wątpliwości. Rysy charakteru, sposób traktowania ludzi, używania w kampanii wyborczej narzędzi, no raczej mało, znaczy niedozwolonych, ale które często uchodzą na sucho, które podporządkowywały sobie ludzi, kupowały ludzi. No, były już na tyle te wszystkie symptomy wyraźne, że można było przestrzegać przed takim kandydatem.
No ale można powiedzieć, taki sobie los Goślinianie zgotowali, no bo wybrali jednak Dariusza U. Tak to wybrali, wybrało. No to jest prawo wyborców, bo jeżeli, ja byłem 16 lat burmistrzem, zgadzam, znaczy rozumiem, że można, to jak w starym dobrym małżeństwie, można być trochę z sobą lekko znudzonym, tylko że kiedy komuś... Syndrom trochę Ryszarda Grubernego pana dotknął, można powiedzieć. To nie jest jakaś tajemnica, że byliśmy tak samo długo przez 4 kadencje. On prezydentem, ja burmistrzem, tworzyliśmy też aglomerację poznańską. Trochę tak. W zasadzie było wówczas takie, no to jest ciekawy człowiek, to jest ktoś, którego nie znamy, to jest być może nadzieja dla murowanej Gościny, mówiono o moim konkurencie. A tu w zasadzie, no już może czas na zmiany. No i te zmiany nastąpiły. Zadam pytanie. To już jest pewnie, opuścił pan parę lat temu urząd, więc to jest trochę taka supozycja. Jak głębokie są szafy w urzędzie gminy Murowanego Gościna? Chodzi o to, ile tam jest trupów pańskim zdaniem, ile może się zmieścić? Oczywiście konkretnie nie odpowiem na to pytanie, dlatego że jestem trochę persona non grata. Pan burmistrz nie zapraszał mnie przez te lata na żadne wydarzenie. To też symptomatyczne. Trochę, no, ale mówiąc szczerze, nie żałuję specjalnie, że nie zostałem dopuszczony gdzieś w pobliżu pana burmistrza. No jakie są szafy, w związku z tym wprost nie wiem, ale panie redaktorze, jeżeli dzisiaj jest postawione 12 zarzutów, to wiemy dobrze, że stawia się zarzuty w takich sprawach, które są absolutnie udokumentowane, co nie oznacza, że to są jedyne przewiny. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli są zarzuty natury korupcyjnej, a mianowicie, że burmistrz Murowanej Gośliny, Dariusz U., brał po 20% łapówek od zawieranych kontraktów przy zleceniach publicznych na budowę, remonty dróg, remonty budynków publicznych. Co to jest 20%? Od 500 tysięcy to jest 100 tysięcy, tak? 20%. Od miliona jest 200 tysięcy. O takich wartościach mówimy kontraktów. To nie są kontrakty po 10 tysięcy. Ale jeżeli to sobie uświadomimy, to wiemy dobrze, że burmistrz najbardziej, nie wiem, operatywny nie jest w stanie przeprowadzić ustawionego przetargu sam, jednoosobowo. Nie jest w stanie. No właśnie pan mówi o tym, że to jest tak naprawdę sytuacja, w której nie można zaufać w tej chwili nikomu w urzędzie gminy. Nie za mocne trochę te słowo? Tak. Nie, ja nie powiedziałem tego. Myślę, że niestety trzeba się liczyć z tym, że są osoby, które uczestniczyły w tym procederze. Są osoby, które go kryły. No przecież dzisiejszy rzecznik, nie wiem jak powiedzieć, oficer prasowy urzędu jest człowiekiem, który własną piersią zasłaniał Dariusza Urbańskiego, a w pierwszych godzinach twierdził, że to jest rutynowa kontrola. To akurat rola rzecznika prasowego. Ale idźmy dalej. Ten rzecznik prasowy był szefem kampanii konkurenta Dariusza Urbańskiego w ostatnich wyborach, czyli obecnego wiceburmistrza, który lada chwila obejmie te obowiązki, a ten też szedł przez cały rok w zaparte. No właśnie, kiedyś był opozycjonistą, potem stał się... Tak to jest w małych miejscowościach, że my się doskonale znamy i oczywiście Radosława Szwoda znam bardzo dobrze. Już nie będę przywołał wszystkich szczegółów, ale z całą pewnością to jest osoba, z którą wiele lat też współpracowałem. Coś się stało, że uznał, że jak kogoś nie można pokonać, to trzeba polubić. I wszedł w okresie schyłkowym, jak się okazuje, Dariusza Urbańskiego w Allianz i teraz pewnie ma z tym problem. To jest układ? Możemy mówić o układzie goślińskim? Czy mogę być szczery do końca? Ja nie biorę udziału tutaj w tym. Tutaj tylko szczerze. Tak. Jest burmistrz Dariusz U, o którym coraz częściej się mówi, że był głową lokalnej ośmiornicy. Natomiast ośmiornica ma wiele macek. Czasami głowa też jest wspomagana i ustawiona. Mówimy tutaj o Radosławie Szpocie, ale przecież zwróćmy uwagę, że ktoś do tej przyjaźni, do tego aliansu mógł doprowadzić. Nie jest żadną tajemnicą, że radny powiatu poznańskiego Jarosław Dobrowolski, niegdyś przeciwnik Dariusza Urbańskiego, wielokrotnie można obserwować go na bardzo sympatycznych zdjęciach uczestniczących w jego działaniach, a jego żona została zatrudniona w urzędzie. Czyli co, układ wychodzi poza Goślinę w takim razie? To jest mieszkaniec gminy Murowana Goślina, oczywiście ten radny powiatowy. Powiem jeszcze mocniejsze nazwisko, Alicja Kobus, znana w środowisku poznańskim z swojej działalności w gminie żydowskiej, jest zatrudniona na fikcyjnym, można tak chyba powiedzieć, fikcyjnym etacie, pobierając, z tego co mówią radni kontrolujący, 7 tysięcy co miesiąc za... A
kolega z pracy nie potrafi wskazać, gdzie ona siedzi, kiedy ostatni raz tutaj była. Ma pan na to dowody, bo są dosyć mocne zarzuty. To jest informacja oczywista. Ja nie mówię dlatego, żeby pastwić się nad tymi ludźmi. Ja można powiedzieć, to jest stwierdzenie pewnej umiejętności budowania sieci, w którą dali się wciągnąć, a może niestety konstruowały to osoby znaczące, może nawet dla wielu osób, które są traktowane jako osoby zaufania. W murowanej gościnie to zaufanie zostało bardzo, bardzo już nadszarpnięte. Tak, i to samo mówią mieszkańcy. Mówią, że oni już w tej chwili nikomu nie zaufają, że cokolwiek by się stało, ktokolwiek by nie przyszedł, czy to będzie teraz zastępca, który przejmie obowiązki z urzędu burmistrza, no to oni nie potrafią zaufać. Ale jest też takie pytanie istotne. Wszyscy mówią, że oni wiedzieli, że burmistrz tak działa. Cała Goślina mówi, że wiedziała, że huczało o tym. Panie redaktorze, pan jest człowiekiem oczytanym. Zna pan na pewno Andersena Nowe Szaty Cesarza. No tak. Wszyscy wiedzą, że idzie nagi. Tak, i trzeba dziecka, który to nazwie. U nas parę takich dzieci, przepraszam za przenośnie, się pojawiło z radnych opozycyjnych, czasami bardzo różnych osobowościach, i którzy mówili, ten gość jest nagi. Ale wokół twierdzono, to być może jego prywatne sprawy, a może jesteś zawistny albo jesteś zawistna. Okazuje się, że ci ludzie, którzy przez kilka lat próbowali dociec prawdy, mieli dobrą intuicję, a ze szczątków informacji, które skrzętnie przed nimi ukrywano, łącznie z całym blokowaniem przez komisję rewizyjną w Radzie Miejskiej, na czele z panią Danutą Szczepania. Jest także grupa osób związanych z burmistrzem. To można zobaczyć potem z jego klubu po prostu, zwyczajnie. Panie redaktorze, no z tego klubu ci ludzie są albo w komisji, nie mówię, może nie dokładnie co do jednego, ale w większości, albo w komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, gdzie jest kilkaset złotych miesięcznie, bez wielkiej odpowiedzialności, powiedzmy szczerze, albo mają swoich krewnych zatrudnionych w instytucjach gminnych. Bardzo krótko jeszcze, scenariusz dla murowanej gościny, pańskim zdaniem najbardziej optymalny. Czy w ogóle jest dobre wyjście dla gminy, do której przykleił się ten wizerunek taki? No, pierwsza kwestia to jest, że trzeba stanąć w prawdzie. Już nie ma, naprawdę już w tej chwili nie ma co udawać. Sytuacja jest dramatyczna i pod względem i etycznym, ale także pod względem takim, powiedzmy, szans murowanej gościny. My byliśmy liderem pozyskiwania środków unijnych. Burmistrz nadal się tym chwali, że dużo udało mu się pozyskać. No niestety, chwalić się, a pozyskiwać... Menedżerem sukcesu. Chwalić się, a pozyskiwać, to są dwie różne rzeczy. Zobaczmy, jak wygląda dworzec kolejowy, jak wygląda pałac, ile dróg, w cudzysłowie, zbudowano, właściwie nie zbudowano ze środków unijnych, kiedy inne gminy, Pobiedziska, Czerwona, już mówią o sąsiadach, w podobnym poziomie, ile tych środków pozyskało. Ale jest problem etyczny, moralny, ale jest problem także zarządzania. Przecież minęło 7-8 lat tłustych dla samorządu. Jesteśmy na szarym końcu. To wykazywali radni opozycyjni w zestawieniach. Nie to, co mówi burmistrz, tylko to, co się liczy. Jesteśmy na samym końcu, spadliśmy. I teraz trzeba zrobić reset. To musi być i odnowa moralna, ale zupełna zmiana. Nie ma tutaj miejsca na jakieś wielkie kompromisy. Tutaj musi być nastąpić kompletna zmiana władzy. No to taki reset apeluje Tomasz Łęcki, były burmistrz. Ale jednocześnie bardzo proszę o to, o pewną odpowiedzialność, i tam, gdzie nie trzeba eskalować konfliktu, to uważam, że należy podawać sobie ręce. Natomiast osoby odpowiedzialne powinny odpowiedzieć. Nie domagam się jakiejś zemsty, ale sprawiedliwość musi nastąpić. Dziś stawiam kropkę w tym temacie. Będę wracał, być może nowego burmistrza. Będę próbował też zapraszać do naszego studia. Ale ja zapraszam do Muzeum Narodowego. Jest Hammersko, to i jest będą kolejne przyjemniejsza rzecz, którą zaczęliśmy i kończymy w takim razie. Zaprasza dyrektor Muzeum Narodowego obecny w Poznaniu, Tomasz Łęcki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na co dzień mieszkanie z murowanej gośliny. Na tak, szczęście, bardzo się cieszę, że tam mogę mieszkać. Dobrego dnia dla państwa. Dziękuję, do widzenia.